W 2005 roku zapadły pierwsze decyzje o modernizacji linii kolejowej E65 biegnącej z Warszawy do Gdyni. Po konsultacjach społecznych mieszkańcy Działdowa dowiedzieli się, że w ich mieście na ulicy Lizbarskiej zostanie wybudowany wiadukt oraz powstaną na trasie linii kolejowej dwa przejścia podziemne dla pieszych. W związku z pracami, jakie odbywają się w obrębie torów kolejowych na ulicy przecinającej torowisko bądź w ich obrębie, pojawią się lub pojawiły się już pierwsze utrudnienia. Zmieniona ma zostać również organizacja ruchu. Gdy jedni się cieszą z prowadzonych prac, mieszkańcy ulicy Kochanowskiego mają mieszane uczucia. W tej chwili to mamy, co mamy. No. Jest ulica i nowa ulica i cieszymy się, że jest, tylko nas niepokoi ten ruch, który zostanie wprowadzony po uruchomieniu tej ulicy, dlatego że w przyszłości będzie zamknięta ulica Księżodworska i ruch przeniesie się na ulicę Kochanowskiego, a wiadomo, jaki to będzie ruch. No i tutaj nam po prostu zakłóci spokój. Jednak hałas, jaki mogą wywoływać przejeżdżające pojazdy, może okazać się mniejszym problemem, kiedy zobaczymy, co tak naprawdę kryje się pod chodnikiem ulicy Kochanowskiego, a dokładnie kilka centymetrów pod nim. Walczymy o tą sieć gazową, co jest widoczne na samej powierzchni. Nitka idzie w asfalcie, w tym położonym nowo dywaniku. 12 centymetrów tylko tego i boimy się o własne bezpieczeństwo z tego względu, że jakieś pęknięcie, a to jest ciśnienie duże, to jest gaz i teraz mamy okna pootwierane w nocy, czy tego wieje wiatru i pośniemy. Pośniemy tu na tej ulicy, pośniemy. Co jeszcze gorsze mogłoby być nastąpić? Jakaś eksplozja. Poprosiliśmy więc Mazowiecką Spółkę Gazową o skomentowanie sprawy. Według nich gazociąg w momencie jego układania został zakopany na prawidłowej głębokości. Ten gazociąg z powodu prowadzonych różnych prac został wypłycony na tą głębokość. I to nie wynika z działania naszego oddziału, bo ten gazociąg został ułożony na właściwej głębokości i cały czas na właściwej głębokości był. Tam były prowadzone pewne prace związane prawdopodobnie z tym nowym przejściem przez pod torami i firma, która realizowała to zadanie, zrealizowała swoje zadanie w ten sposób, że wypłyciła ten gazociąg do takiej głębokości. Tak czy inaczej, my w tej sprawie piszemy pismo wyjaśniające, bo państwo, którzy tam z tego terenu pisali do naszego, do PGNiG w tej sprawie informacje, zostaną za moment, znaczy w ciągu tam powiedzmy 2-3 dni dostaną odpowiedź w tej sprawie, a poza tym ta sprawa jest już jakby i tak regulowana, mimo że tam my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wydarzyło, to i tak dbając o jakby bezpieczeństwo i tak dalej, ten gazociąg na tym odcinku zostanie na nowo ułożony na właściwej głębokości. Sprawa rurociągu jest obecnie wyjaśniana, ponieważ firma realizująca remont na ulicy Kochanowskiego prowadziła go według planu, który teraz trzeba sprawdzić, czy prawidłowo uwzględniał położenie rurociągu lub czy wykonawca przeprowadził pracę zgodnie z planem. Niezależnie od biegu sprawy mieszkańcy będą mogli spać spokojnie, ponieważ pechowy rurociąg wróci na swoją przepisową głębokość, a według zapewnień gazowni nie powinni ponieść żadnych kosztów.